Witam bardzo wszystkich serdecznie w filmiku o modzie DJ Wirusa, ponieważ prawie codziennie prawie codziennie pytaliście się mnie, Faja, kiedy DJ Wirus zrobi paczkę do wersji 9.5 w grze World of Tanks. I właśnie wczoraj DJ Wirus zamieścił na stronie, na forum, właśnie, który podam również w opisie, gdzie będziecie mogli sobie to ściągnąć, nową paczkę w wersji 9.5. Więc w tym filmiku spróbuję Wam powiedzieć, przypomnieć dokładnie, co trzeba zrobić, aby wszystko ładnie działało. Powiem również, w jaki sposób możemy własną ikonkę podświetlania, czyli tak zwaną żarówkę, zainstalować, modyfikację rzędów w garażu. To wszystko właśnie w tym odcinku. A więc do dzieła. Jeżeli chcecie zainstalować paczkę modów DJ Wirusa, wchodzicie na link podany w opisie, klikacie na tutaj zakładkę ściągnij, no i ściągacie, macie do wyboru albo wersję z modułem malującym słabe punkty czołgów, hitboxy, ale ja oczywiście tego nie używam, więc ja ściągłem sobie wersję 61-megową oraz XVM by DJ Wirus. Jeżeli już to ściągniecie, jak widzicie, mam to już na pulpicie, należy wejść do miejsca, gdzie zainstalowaną mamy grę i należy usunąć cały folder resmods. Albo skopiować, jeżeli nie chcecie ryzykować, to kopiujemy to gdziekolwiek. No i instalacja. Zaczynamy od modów. Postaram się pokazać wszystko, jak ja proponuję. Oczywiście każdy z Was może zainstalować jakie mody chce. Zaraz Wam wszystko pokażę. Paczka modów DJ Wirusa charakteryzuje się tym, że w każdej chwili można z każdego dowolnego modu zrezygnować lub go dodać. I dlatego moim zdaniem jest bardzo przyjemna do korzystania dla graczy. Zainstalowana paczka. Mamy właśnie taki programik, nam się tu pokazuje z wszystkimi modami właśnie w tej paczce. Wchodząc na stronę, skąd pobieramy te mody, mamy również informacje, co zawiera paczka DJ Wirusa. No i tu mamy wszystkie informacje związane z tymi modami. Ja pozostawię to otwarte w czasie, gdy będę wkładał, abyście widzieli, co wkładam. No to wiadomo, myk, to poczytajcie sobie, ja tylko pokazuję, co, z czego ja korzystam, a oczywiście każdy z Was może użyć dowolnego. Auto Equip, oczywiście dla mnie bardzo ważna rzecz, również dla moim zdaniem graczy, którzy mają dużo czołgów. Cap Circe Chandra, momencik, to jest mod kolor, o, może być. Klan Moc, to dla tych klanów, które grają dużo CW, informujące o zbliżającym się CW. Ja to oleję. Czas przeładowania przeciwnika przydaje się. To jest legalny mod, który informuje o czasie przeładowania przy załodze na 100%. Nie o tym czasie, jaki ma rzeczywiście dany czołg przeciwnika. Damage Panel Zajaz. Co to jest? Momencik. A, B, C. Znakomity moim zdaniem Damage Panel. No jasne, może być. Jeżeli DJ Wirus mówi, że jest znakomity. Załoga kobieca, oczywiście bardzo chętnie. Gold Premium Tanks, no to dla tych, którzy mają dużo czołgów, znakomita rzecz. Live XVM8 and FE, to wiadomo, pokazujący na bieżąco, ile nam wzrasta w trakcie bitwy WN8, danej bitwy oczywiście. Longspot i żarówka świeci, jasne, przydaje się. Melt map pokazuje, jak należy. No to mi to się nie przydaje, ale można zainstalować. Minimaps HD, minimapa w wersji HD, może być. Mob, mod, cicle, to mi się nie przyda. No camo, nie. Paintball mod, jasne. To też się przyda. Radial menu dodaje, znaczy funkcja usuwa, co? Funkcja informowania,
o naszym czasie. Może jasne, przyda się. Następny te mecz. Gdzie to mamy? Momencik. Te mecz. Aha, to jest na R, przepraszam. Mod informujący. Jasne, przyda się. Reco. Co to jest? Gdzie to mamy? Kurde. Pionowe drzewko rozwoju przyda się. Stalin to nie. Replay Manager się przyda. Rozszerzone informacje, jasne. Safe Shot zdecydowanie. Sound Mode nie. Spot Chat jasne. A ja może zrezygnuję jednak z tego Radial Menu. Widzicie, można w każdej chwili to zmienić. Statystyki sesji oczywiście. Tank Opyt. Gdzie to mamy? Tutaj. Mod podaje informacje o garażu. W garażu o informacji do świata. Jasne, przyda się. Więc bierzemy tego moda. Tank Icons przyda się. Total HP oczywiście się przydaje, ale też należy pamiętać, że jeżeli drużyna na początku ma o wiele więcej HP, to znaczy, że ma więcej czołgów ciężkich, a to nie znaczy, że jest lepsza. Video remove, co to znaczy, moment. Usuwa, jasne. To bierzemy, visible, koloruje boki, no dobra, bierzemy. Wide, tak, no to już weźmiemy wszystko, co leci, to wiadomo, wraki są kolorowane na biało oraz Jimbo, zoom i zoom out, zoom in i zoom out, no to zdecydowanie mi się przydaje, bo jestem do tego przyzwyczajony. Ok, czyli zamykamy, mamy już zainstalowane mody DJ Wirusa. Teraz należy zainstalować XVMA, no to już jest prostsze, po prostu instalujemy i gotowe. Teraz kilka informacji właśnie związanych, w jaki sposób zmienić ikonkę podświetlenia oraz w jaki sposób zmienić ilość rzędów oraz wielkość rzędów. A więc wchodzimy do folderu ResMods XVM oraz Res. I tu mamy folder SixSense oraz pliczek PNG SixSense. Ten pliczek z PNG to jest właśnie ikonka, która się pokaże, rysuneczek, który się pokaże w czasie, gdy nas podświetlą wrogie czołgi. Bazowo DJ Wirus daje własne logo, własną ikonkę. Oczywiście ma tu też kilka możliwości, które chcemy, które możemy użyć. Na przykład jak pasuje nam żarówka, no to bierzemy żarówkę. Musimy zamienić nazwę żarówki na SixSense. Oraz usuwamy ten pliczek PNG i dodajemy, i w tej chwili już mamy tak zrobione, że po wyświetleniu pokaże nam się żaróweczka. Ale chciałbym Wam jeszcze pokazać, damy na to, macie jakieś inne szalone pomysły, wystarczy w zwykłym Google napisać, co chcemy, żeby się nam pokazało PNG. Damy na to serce. PNG, obrazy dla serca PNG, no i wybieramy sobie jakieś tam serduszko, które chcemy, żeby się pokazywało, zapisujemy obrazeczek sobie na pulpicik, zobaczymy jaki jest duży, jak jest duży, to warto je sobie zmniejszyć, no i po prostu znowu robimy tak samo jak z żarówką, czyli zamieniamy nazwę serce na SixSense, to usuwamy. Nie tak. Mam fajny głos, nie? Wczoraj musiałem strasznie śpiewać. I w tej chwili, jak zostaniemy wyświetleni, pokaże nam się serce. Ale oczywiście możemy iść dalej. Damy na to, chcemy, żeby pokazało się na przykład nasza twarz albo twarz naszego kumpla. Więc ja tak szybciutko pokażę, wejdę na swojego fanpage'a, jakieś byle jakie zdjęcie ze swoją facjatą. Damy na to takie. Zapisujemy pliczek
na pulpicik. Ja oczywiście, jeżeli nie macie danego programu, który potrafi przerobić plik na folder PNG, no ja mam, więc biorę sobie taką Faciatę Fai i damy na to rozmiar obrazu 100, zachowaj na 100, okidok, a za małe, moment, rozmiar obrazu 150, o, momencik, 200 na 200, ok. No i teraz wrzucamy Faciatę, albo inaczej nawet, najpierw tą Faciatę wytnę. Jeżeli umiecie działać w Photoshopie, to dla was to oczywiście, ja to tak na szybko, żebyście widzieli, o co chodzi. Nie tak faja. Czyli wycinamy Faciatę. Dobra, jak już pokazuję, to mogę wam pokazać, że można to zrobić o wiele wyraźniej, czyli powiększamy sobie i w tej chwili możemy ciąć zdecydowanie wyraźniej tutaj, wycinać uszko, główka, drugie uszko i brodę trzeba zostawić. I przez kopiowanie i w tej chwili, jak widzicie, jest ta buźka Fai. I ta buźka Fai będzie się nam pokazywać. Trochę za duża, więc ja sobie to jeszcze zmniejszę jednak na 100 na 100. Ok, taka mordka Fai. No i to muszę zapisać w formacie PNG. Szukam... tak jest, PNG, no i na pulpicie zapiszę to jako na razie faja. OK. I teraz mamy tu właśnie tą główkę Fai i teraz zastępujemy nazwę faja nazwą Sixsense, to wywalamy, nie tak. I w tej chwili pokaże mi się moja buzia w czasie, gdy mnie wrogie czołgi wyspotują. Ok, następna rzecz to są rzędy w garażu. A więc wchodzimy w folder configs DJ Virus i tu mamy takie dwa pliczki Carousel oraz Carousel No Extra Fields. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to wchodzimy do gry i mamy dwa rzędy w garażu z wszystkimi informacjami, czyli ja wam tu pokażę wszystkie informacje związane z oznaką mistrzostwą, procent zwycięstw. W każdym kwadracie będzie napaćkane informacjami. Mi się to nie podoba, więc jeżeli komuś się to nie podoba, to robi tak, że folder Carousel No Extra Fields ma się nazywać Carousel, a ten drugi pliczek możemy nazwać byle jak, a to ten folderek, ten pliczek nazywamy po prostu Carousel. I teraz w tej chwili już nie mamy tych wszystkich informacji, ale nadal mamy tylko dwa rzędy z wielkością 1. Ja oczywiście preferuję trochę mniejszą wielkość okienek, więc daję 0,7, pamiętajcie, kropka, oraz ilość rzędów daję 4. Do tego jestem przyzwyczajony. No i zapisuję. Zobaczmy, czy wszystko zrobiłem dobrze. OK. OK. Wydaje mi się, że wszystko zrobiłem dobrze, a więc włączamy grę. W tej chwili nie będziecie widzieć panelu logowania, ponieważ nie chcę dokładnie, żebyście widzieli tam login, znaczy mail, na który się loguje oraz ilość cyferek w haśle. Na pewno już dużo z was, wielu z was wie. OK, wchodzimy do gry. Teraz szybko wam pokażę, myk, 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 synchronizacja, ok, już mogę pokazać.
Tak. I teraz widzicie, czyli jest tak jak sobie zrobiłem, cztery rzędy w wielkości 0,7, bez żadnych tam informacji ważniejszych, tylko takie podstawowe informacje, o które mi chodziły. Jak widać, kobieca załoga oraz czołgi świecą się na żółto premium. Też pokażę Wam Replay Manager. To jest dosyć ciekawa rzecz. Tylko oczywiście, jeżeli macie powtórek 1000, to nie włączajcie tego, bo Wam się gra zawiesi. Ja mam, jak widać, replaysów 400 niecałe. No i tutaj wszystkie replaysy, 20 chyba stron tych replaysów, możemy sobie tutaj patrzeć w ostatnich dniach, po prostu według map, według daty, według czołgu i według wszystkiego sobie ustawiać. Jak klikniemy na daną walkę, mamy tutaj pokazane wszystko. No, taka fajna sprawa, przydająca się, jeżeli chodzi o właśnie powtórki. Tego to nawet nie wiem, co to jest. Aha, czyli to jest to, ile mi zostaje do następnego czołgu, jeżeli chodzi o do elitarnego czołgu i do następnego czołgu. To jest to. Zobaczmy dalej. Tu mamy oczywiście statystyki sesji. XVM aktywny. Jednej rzeczy Wam nie powiedziałem. Oczywiście po zainstalowaniu XVM-a musicie wejść na stronę, którą też podam w opisie, czyli modxvm.com przez N i tu musicie zuptaudować i zaktualizować XVM-a i dopiero wtedy on będzie działał. Co tu jeszcze ciekawego mamy? No w zasadzie trzeba wejść chyba do bitwy, żeby zobaczyć, jak te mody się prezentują. Firefly'em już dzisiaj sobie zagrałem. A właśnie, miałem artylerią zagrać. Dobra, to ja sobie zagram artylerią. Wezmę sobie może radziecką artylerię taką. OK? OK. No to lecimy do bitwy. Nie no, mody DJ Wirusa zawsze mi się podobały i naprawdę polecam. Oczywiście tych modów jest bardzo dużo. Od razu te moje stare dziewczyny, które zawsze pokazywałem, widzę, że teraz też widać narodowości. W tej chwili jestem trzech Polaków. Jest jeszcze Karol Wielki oraz Piotrek. Widać, kto z którego, z której narodowości... Halo, halo? Z której narodowości jest... myślałem, że ktoś wbił mi na TeamSpeak. Na jakim klawiszu się to gie? Cholewcia, zapomniałem, na jakim klawiszu się aktywuje ten mod. Dobra, i co tu mamy? Ilość HP, przeciwnicy mają więcej, czyli mają więcej czołgów ciężkich zapewne. Wszystko ładnie widać. Minimapa w wersji HD? Możliwe. Dobra, słuchajcie, ja się gdzieś ustawię tą artylerią. Zależy, ile czołgów pojedzie. A nie, tak naprawdę to byle gdzie mogę sobie stanąć. Puszczę tylko nasze medy. Cholewcze, nie przeczytałem. Zaraz będę musiał szybko wejść na stronę, przeczytać, jakim przyciskiem aktywuje się ten mod. Dobra, ja sobie stanę byle gdzie, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę, tylko chcę coś sprawdzić. Czyli wiadomo, shiftem pokazujemy... Zerkamy sobie, mogę shiftem i sobie raz tu myknę. Dobra, byle jak sobie strzelę raz i teraz klawiszem G. Czekajcie. Tak! Oh my god! Patrzcie się. Pierwszy raz używam czegoś takiego. Ciekawe to jest. Dobra, zobaczymy. Myk. Ale jazda. Czyli tu dezaktywujemy i aktywujemy. Fajny mod. Tutaj dokładnie widać właśnie, jak poleci pocisk tej artylerii. Ze mnie jest dupa, a nie artylerzysta, ale to już szczegół. Przegrywamy już 0 do 3. Bitwa oczywiście w dupę, prawdopodobnie, ale tak chcę popatrzeć się właśnie, jak prezentuje się ten mod. Cholewcia wie.
Wygląda na to, że mogę go trafić. Zobaczymy. Widzieliście? Trafiłem koksa. Ale jazda. A nie tak. Czyli tak, tak. Pierwszy raz korzystam z tego modu, więc... przepraszam za moją podnietę. Ale jest to naprawdę ciekawe. 4, 3, 2, 1. On się tutaj chowa. Niech się wyłoni troszkę. Zaraz go klepniemy. Myk. Myk. Za 600. Fajnie. O, tu biedny atakuje naszego ISA 4. To ja go tu przymierzę za chwilę. I teraz też widać, czy mogę ISA 4 klepnąć niechcąco, czy nie. 8, 7, 4, 3, o nie, 2, 1, to w tego klepnę. A, zes tym razem. Dobra, to ja na razie stąd wypieprzam. W zasadzie już powinienem skończyć ten filmik, bo jak wiadomo, artylerzysta ze mnie, jak w ogóle ostatnio też gram cienko na wszystkich czołgach, taki mam jakoś zły okres do gry. Włączę sobie jeszcze raz ten modzik na G. Gdzie jest ten IS-8? Oh my god, on się ruszył i ja dopiero strzeliłem. Dobra, muszę jeszcze wypieprzać. Czyli uciekam, uciekam, uciekam. O, Batchard na mnie jedzie. Dobra, to muszę się obrócić, może go trafię. A nie, Batchard chyba tu nie wjedzie. Wjeżdża. Dobra, padł Batchard. Okidoki. Znowu włączamy na G tego modzika. Podoba mi się, naprawdę. Go musi teraz wycelować porządnie. Ty, jak fajnie, nie? Cholewcia. Może zacznę grać artami, jak ten mod powstał. Tylko że tutaj... zostały trzy artylerie i trzy czołgi. W zasadzie muszę teraz zmienić pozycję, wrócić do tamtej. No i musi ktoś jakiś... O, jest Karol Wielki z Polski. To wiem właśnie po tym modzie z map, z tym. Karol Wielki jedzie spotować. Ja zajmę tylko inną pozycję. I zaraz, panie Karolu Wielki, się obrócę. O, jest Leoś. I włączamy widok artylerii. G. Mamy tu widocznego Leosia, który się cofa, 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 cofa. Dobra, strzelę byle jak. Nie trafiłem. Wybaczcie, że musicie oglądać moją bitwę artylerią, ale badam, testuję ten modzik. Kurde, źle, źle, źle. O tak, 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 tak. Loś tam gdzieś się schował. Tu jest Leoś. Celownik się rozpieprzył. Momencik, momencik. Dobra, celuję w WT
AUF-100. Kurde, ale nieogarnięty ze mnie artylerzysta. No, tam go nie trafię. Dobra, jeszcze raz podświetl. Spróbuję teraz trafić. I try. Oh my god. Cholewcia, coś mi się... Dobra. Trzeba przymierzyć. Dobra, on już mnie widzi, więc mam problem. Jak widać, strzela do mnie. No trudno. Takie życie. Ale głowa fai. Widzicie, jak fajnie się pokazuje? Cholewcia, jednak jest problem trochę z tym modem. No nic, no już jest po meczu. Oczywiście trochę moja wina. Przepraszam wszystkich artylerzystów za moją grę. No, już jestem wyświetlony, czyli już zostanę zniszczony. Tak jest. Ale mam nadzieję, że wszystko jakoś wam wytłumaczyłem, ile mogłem. Oczywiście filmik na pewno się przyda dla osób, które tego nie wiedziały, a teraz już to wiedzą. No to dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze zobaczę, co te mody tutaj pokazują. W ogóle ile ja zrobiłem w tym wyniku. Czyli zniszczyłem jeden czołg i 1857 obrażeń, mało. Statystyki, wszystko tu działa. Fajne mody DJ Wirusa, polecam. No i dziękuję za uwagę, a jeżeli chodzi o moją misję, to prezentuję się w tej chwili w ten sposób. Myślę, że dam radę do 19 stycznia zrobić tą misję. To nic, trzymajcie się i do zobaczenia.